Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj. Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego drugiego modułu kursu Ochrona transportowanych wartości pieniężnych. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie. Zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Co należy rozumieć pod pojęciem wartości pieniężnych? Czy coś innego niż gotówka może stanowić wartość pieniężną? Z pomocą w odpowiedzi na tak postawione pytania przychodzi rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych. Przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne. Wartości pieniężne to krajowe i zagraniczne znaki pieniężne, czeki, weksle, złoto, srebro i wyroby z tych metali, kamienie szlachetne i perły, a także platyna i inne metale z grupy platynowców. Jeśli nie zrozumiałeś wszystkich przytoczonych zwrotów i terminów, za chwilę dowiesz się, co naprawdę stanowi możliwy przedmiot konwojowania. Znaki pieniężne. Czek. Weksel. Złoto, srebro i wyroby z tych metali, kamienie szlachetne i perły, a także platyna i inne metale z grupy platynowców. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.